są tak zawaleni robotą, że te terminy, które podają, w ogóle nijak mają się do rzeczywistości. Twierdzą, że wszystko ze mną ok, że ja nie mam żadnych problemów, a ja nie mogę wstać z łóżka. I przyznaję, to mnie troszkę odpaliło, no ale w tym kraju, jeżeli od ciebie mają ściągnąć pieniądze, to to się dzieje bardzo szybko, ale jak coś ci mają oddać, no to jeszcze troszkę poczekasz. Cześć, dzień dobry, witam się z wami wasz brytyjski korespondent. A w dzisiejszym odcinku opowiem wam o tym, dlaczego nie wolno odpuszczać brytyjskim urzędom i trzeba z nimi walczyć do upadłego. Mam dla was historię dwóch klientów, który przeprowadziliśmy taką walkę i zakończyła się ona naprawdę bardzo satysfakcjonującymi sukcesami. A oprócz tego jeszcze kilka innych przykładów, które myślę, że również przekonają was do tego, o czym właśnie mówię. Zapraszam do oglądania. No więc przechodzę od razu do rzeczy. Klient, o którym dzisiaj mam zamiar opowiedzieć, w zeszłym roku złożył wniosek o PIP, Personal Independence Payment. Jest to coś, co można przyrównać do odpowiednika polskiej renty. No więc można się spodziewać, że taki ktoś stara się o to, ponieważ ma pewne problemy zdrowotne. Tak też jest i w tym przypadku. Zwykle ten proces, nie będę zanudzał, ale szybciutko wytłumaczę, jak to działa. Zwykle ten proces polega na tym, że najpierw dzwonimy i wyrażamy chęć złożenia wniosku. Przychodzi formularz pocztą, musimy go wypisać, odesłać, w efekcie czego później zwykle jest jeszcze komisja, którą musimy przejść i na końcu tej drogi dostajemy decyzję, czy przyznali, czy nie przyznali. No więc z tym panem zaczęliśmy ten proces i byliśmy na etapie, że wysłaliśmy już wypełniony wniosek. No i teraz przyznaję, że wysłane było to just on time, czyli no było na czas, ale bardzo blisko tego terminu, kiedy miało to wpłynąć. W związku z tym, zanim ten list zdążył dotrzeć do urzędu, to urząd wysłał już do klienta list, w którym stwierdził, że nie dostał tego na czas i że zamyka jego wniosek i może sobie zacząć od nowa, jeżeli chce. No więc ten pan przyszedł do mnie z tym listem, zadzwoniliśmy szybko do urzędu, wyjaśniliśmy, że te dokumenty były złożone na czas, mamy tutaj potwierdzenie z poczty, kiedy to było wysłane i kiedy zostało do nich dostarczone. No i stało się coś takiego, że te dokumenty już tam leżały sobie w tym urzędzie, ale nikt nie raczył ich jeszcze z sortowni wyciągnąć i sobie przejrzeć, żeby w ogóle wiedzieć, że ten gość to na czas wysłał. W związku z tym właśnie miała miejsce taka sytuacja, ale wyjaśniliśmy to, dostaliśmy potwierdzenie od osoby, z którą rozmawialiśmy, że te dokumenty są, zostały one znalezione, były dostarczone na czas i że ten wniosek zostaje na nowo otwarty i będzie dalej się to toczyło tym trybem, który właśnie przed chwilą wam opisałem. Tak więc pozostało nam już cierpliwie czekać, ponieważ niestety zwykle po wysłaniu tego formularza, w którym opisujemy, jakie mamy zdrowotne problemy, no mniej więcej 2-3 miesiące czeka się na tą komisję. Czasami niestety jeszcze dłużej. No i tak było też w tym przypadku. Także po dobrych paru miesiącach cierpliwego czekania, które w zasadzie również ja też doradziłem klientowi, żeby cierpliwie czekał, no bo wiem, że tak to właśnie tam wygląda, że są tak zawaleni robotą, że te terminy, które podają, w ogóle nijak mają się do rzeczywistości. Natomiast no po już gdzieś pół roku czekania, bo no niestety realia właśnie takie są, że gdzieś tyle się czeka, zadzwoniliśmy tam, żeby się dowiedzieć, co jest grane, ponieważ nadal nie było żadnego terminu komisji. No i zgadnijcie. Dostaliśmy informację, że musimy dalej cierpliwie czekać. No więc, że akurat ten pan jest cierpliwy, no to dalej czekaliśmy. Natomiast to już trwało zdecydowanie za długo. Nawet na stan mojej wiedzy i tego, w jaki sposób to funkcjonuje, to po prostu było za długo. Dlatego też raptem tydzień temu spotkałem się z tym panem raz jeszcze i zadzwoniliśmy do tego urzędu, żeby już rzeczywiście uzyskać jakieś konkretne informacje, co jest grane, ponieważ ta sprawa ciągnęła się już prawie rok. Mnie to nie dziwi niestety. Wiele spraw tyle tutaj trwa i to też będzie jedna z rzeczy, którą chciałem wam dzisiaj wyjaśnić. Natomiast trzymając się jeszcze tego tematu, dzwonimy, ja pytam, co się dzieje, no i nie zgadniecie. Dostajemy pierwszą odpowiedź od gościa, który odbiera telefon, że a w ogóle to możemy sobie złożyć ten wniosek jeszcze raz, bo to nie przyszło na czas. Ja mówię, proszę pana, proszę sobie sprawdzić notatki z tego miesiąca w zeszłym roku, gdzie to wszystko było wyjaśnione i ten wniosek przyszedł na czas. A no rzeczywiście, to ja już pana przełączę do menadżera, który tą sprawą się może zająć. No więc po przełączeniu do menadżera, tłumaczę jeszcze raz, jaka sytuacja miała miejsce. No i dostaję pytanie od niego, to czemu my tak późno się tym interesujemy? Ja mówię, zaraz, zaraz. Po pierwsze, to dzwoniliśmy już wcześniej i zostało nam powiedziane, że dalej mamy cierpliwie czekać.
A po drugie, to w tej chwili to jest czas na wasz krok, a nie na krok mojego klienta bądź kogokolwiek innego w tej sytuacji. Ponieważ działa to w ten sposób, że jeżeli wysyłasz wniosek i zrobiłeś to na czas, to czekasz na odpowiedź z urzędu z terminem konsultacji. Więc nie wiem, dlaczego w ogóle pan pyta o coś takiego, bo to wy nie wysłaliście rzeczy na czas i to wy nie wywiązaliście się z terminu. No i w tym momencie padają słowa od tego case managera, że on nie jest przekonany co do tego, że powinien ten wniosek na nowo otworzyć. I przyznaję, to mnie troszkę odpaliło, bo strasznie mnie denerwuje, jeżeli jakiekolwiek urzędy, aparat państwowy próbuje wykolegować moich klientów. No więc tłumaczę mu, że po pierwsze, klient wysłał wszystko na czas. Po drugie, zadzwonił i zapytał się, czemu jeszcze nie ma odpowiedzi i powiedział, że ma czekać. To jak cierpliwie czekał, a wy, bo doskonale wiemy, co się stało, ktoś albo zawieruszył te papiery, albo gdzieś mu spadły za biurko, albo cokolwiek innego się stało, że po prostu o nim zapomnieliście i teraz pan próbuje mi jeszcze mówić, że on ma sobie to założyć od nowa po roku czekania, bo nieodpowiednio często was ponaglał? No sorry, ale nie w taki sposób to funkcjonuje i nie w taki sposób to ma funkcjonować. Jeżeli klient złożył wszystko na czas, to jeżeli czegokolwiek nie dostał, to jest to wasza wina i wy musicie to w tej chwili otworzyć mu z powrotem. Co ciekawe, ten menadżer po tym, co mu powiedziałem, stwierdził, że musi z jeszcze wyższym menadżerem na ten temat porozmawiać. No ale po chwili wraca do nas z nieco zmieszanym głosem, przyznaje, że sprawdził tą sprawę i rzeczywiście będą musieli ją otworzyć na nowo. Ja mówię, no dobrze, to świetnie, bardzo się cieszę, że doszliśmy do konsensusu. Poproszę jeszcze pana imię i nazwisko. I to jest magiczne pytanie i radzę wam, każdemu z was, żeby to właśnie w taki sposób robić, gdy dzwonicie do jakiegokolwiek urzędu. Ponieważ gdy tylko zapytałem o imię i nazwisko tego pana, to on stwierdził, że w sumie, to jak już mam was na linii, to on od razu zrobi to skierowanie do tego wydziału, który będzie przeprowadzał tą komisję, żeby to na pewno było załatwione i w ciągu 3 tygodni mój klient otrzyma termin komisji. No więc, jak widać, nie ma takich spraw, których załatwić się nie da, natomiast trzeba być naprawdę bardzo upartym i wiedzieć, o czym się mówi. A wtedy gwarantuję wam, że naprawdę wiele można w tym kraju załatwić. No i teraz zapytacie mnie, ale dlaczego w ogóle to było takie ważne, żeby załatwić to w ten sposób, a nie żeby ten klient jeszcze raz złożył ten wniosek. Po pierwsze, dlatego, że to jest po prostu nie fair. Bo jeżeli złożył to raz i zastosował się do przepisów, które są w tym kraju obowiązujące, no to po prostu powinien mieć to kontynuowane. Ale po drugie, no i może dla niektórych najważniejsze, to że jeżeli on złożył wniosek, powiedzmy dla uproszczenia, rok temu, to jeżeli ta sprawa ciągnie się przez rok i na końcu tej drogi będzie decyzja, że przyznają mu ten zasiłek, to zostanie mu wyrównane wszystko do tyłu te 12 miesięcy. A więc cała ta walka, cały ten czas, który oczekiwał, po prostu będzie to wyrównane w kwocie pieniędzy, którą otrzymywałby, gdyby ta sprawa była załatwiona od razu. I o to tutaj walczymy. I dlatego też powtarzam to zawsze w moich filmach, a także powtarzam to wszystkim moim klientom, że należy walczyć do końca. Nie można poddawać się na którymś z etapów, ponieważ jeżeli na przykład złożyliśmy wniosek o jakiś zasiłek i czekamy bardzo długo, tak jak ten pan, i nie daj Boże na końcu jeszcze jest odmowa, że nie przyznają nam tego zasiłku, to możemy się od tego oczywiście odwołać, do czego również zawsze wszystkich zachęcam. Co ciekawe, to odwołanie dalej może się skończyć tym, że nie dostaliśmy tego zasiłku. Wtedy jest drugi krok odwoławczy do trybunału, gdzie no, sprawy ciągną się bardzo długo. Ale zgadnijcie co, nawet jeżeli taka sprawa ciągnie się 1,5 roku, to jeżeli w tym trybunale decyzja zostanie zmieniona na korzyść klienta, to znowu te 1,5 roku jest wyrównane do tyłu i dostaje każdego pensa, który by mu się należał. Dlatego to jest takie ważne, żeby nie poddawać się na którymś tam etapie, bo stwierdzam, ja mam już dość, oni mi nie chcą przyznać, bo twierdzą, że wszystko ze mną ok, że ja nie mam żadnych problemów, a ja nie mogę wstać z łóżka. Właśnie o to chodzi, żeby się nie poddawać, żeby walczyć do samego końca, ponieważ na końcu czeka wygrana. Ale jest tam bardzo ciężko dotrzeć, czasami to trwa rok, 1,5, czasami 2 lata, a czasami jeszcze dłużej. Ale na końcu czeka wygrana. Teraz, gdy o tym mówię, to tutaj na ekranie będą pojawiały się kolejne decyzje, oczywiście z zamazanymi danymi osobowymi, ale żebyście mogli widzieć, że ja nie jestem jakimś typkiem, który sobie to wszystko wyssał z palca, tylko rzeczywiście od lat w moim biurze pomagamy tego typu osobom walczyć o ich sprawy i o sprawiedliwość dla nich. Także widzicie teraz,
poszczególne decyzje z Trybunału, gdzie sprawy trwają długo, nie będę ukrywał, zwykle minimum 12 miesięcy, ale w Trybunale jest naprawdę duża szansa, że decyzja urzędu zostanie zmieniona na Waszą korzyść. Widzicie teraz na ekranie po kolei kolejne decyzje. Oczywiście tych klientów, którzy wyrazili na to zgodę, żeby w ogóle je tutaj wrzucić, natomiast tych klientów było więcej. I dlatego zachęcam każdego z Was, jeżeli macie jakiś problem z urzędem w Anglii, nieważne czy to jest DWP, czy to jest HMRC, czy jakikolwiek inny urząd i musicie się od czegoś odwołać, musicie potem odwołać się po raz kolejny, nie dajecie sobie z tym rady, napiszcie do nas pod spodem, pojawia się teraz adres e-mail, zajmujemy się tym od lat i na pewno Wam w tym pomożemy. Opowiem Wam dzisiaj jeszcze jedną historię, która zaczęła się w listopadzie 2022 roku. Kiedy to jeden z moich klientów otrzymał list od Departamentu Child Benefit, czyli można powiedzieć czegoś takiego, jak w Polsce obiegowo jest nazwane rodzinne, gdzie dostał informację, iż jego sprawa została skierowana do dodatkowej weryfikacji, aby upewnić się, że on może otrzymywać ten Child Benefit. I na czas rozpatrywania tej sprawy jego płatności zostają oczywiście wstrzymane. A on musi udowodnić, że pieniądze, które pobiera, rzeczywiście są wydawane na dzieci. Zapytacie, jak to udowodnić? No, są na to sposoby. Ja nie będę się tutaj bardzo teraz zagłębiał w szczegóły tej sprawy, bo jeszcze przez to mógłbym spowodować, że ktoś skojarzyłby tego pana, a to ostatnie, czego bym chciał. Natomiast efektem naszej walki udało nam się uzyskać decyzję, która jakby zmienia w ogóle tą decyzję na temat tego, że ten zasiłek mu się nie należy, dopiero w październiku 2023 roku. A dlaczego mówię, że zmienia? No bo na początku, po odesłaniu pierwszych dokumentów, urząd stwierdził, że nie jest to wystarczająco przekonywujące i po prostu nie należy mu się ten zasiłek. Ba, mało tego, cofnięto tą decyzję o tym, że mu się nie należy do tyłu i jeszcze kazano mu parę tysięcy funtów oddawać. No i co wtedy? Można by załamać ręce, ale właśnie to jest moment, w którym nie możecie tego robić, tylko odwoływać się od tej decyzji dalej. Właśnie efektem czego otrzymujemy zmienną decyzję w październiku 2023, ale co ciekawe, no jeżeli od 2022 nie dostaje kasy, no to teraz powinna ona zostać mu wyrównana, prawda? No ale w tym kraju, jeżeli od ciebie mają ściągnąć pieniądze, to to się dzieje bardzo szybko, ale jak coś ci mają oddać, no to jeszcze troszkę poczekasz. No i efektem czego musieliśmy o to walczyć aż do marca 2024. Dopiero wtedy uzyskał wyrównanie wszystkiego, a ta sprawa została wyprostowana. No i wyobraźcie sobie frustrację tego człowieka. To wszystko trwało prawie półtora roku. Na końcu wygrana, pieniądze wyrównane. Ale ile stresów, ile nerwów, ile tego wszystkiego, czego no... Wiadomo, każdy chciałby uniknąć, ale jeżeli jesteście gotowi na to, żeby ten stres przyjąć na barki, przejść ten cały proces, to na końcu bardzo często czeka wygrana i zmiana decyzji na Waszą korzyść. Tak samo jak w przypadku wszystkich innych klientów, których decyzje tutaj na ekranie się pojawiały, gdy o tym mówię. I pamiętajcie, to nieważne, czy to dotyczy Child Benefit, czy Universal Credit, czy Personal Independence Payment, czy jakiegokolwiek innego świadczenia społecznego, które Wam się należy. Jeżeli tylko macie jakiś problem z urzędem, który nie chce Wam czegoś przyznać, z którego decyzją jesteście niezadowoleni, nie zgadzacie się z nią, napiszcie do nas pod spodem. Tutaj pokazuje się teraz adres e-mail. Jeżeli tylko ta sprawa nie będzie już na etapie, że przeleciał termin i już za późno na odwołanie, to na pewno Wam w tej kwestii pomożemy. No a jeżeli ktoś się teraz zastanawia, czy ten termin mu przeleciał, czy nie, to standardowo od jakiejkolwiek decyzji jest 30 dni, miesiąc na to, żeby się od niej odwołać. Pamiętajcie o tym, bo jak prześpicie to, no to wtedy rzeczywiście już ciężko cokolwiek zrobić. Nie mówię, że nic się nie da, ale będzie na pewno dużo ciężej. No dobrze, ja tymczasem żegnam się z Wami, życzę sobie i Wam samych wygranych spraw. Klasycznie już pozdrawiam hejterów, konkurencję i wszystkich innych, którzy dobrze nam życzą. Zostaw pod spodem komentarz dla zasięgów, a może masz też historię podobną do tej, której dzisiaj opisałem. A jeżeli jeszcze tego nie robisz, no to na co czekasz? Kliknij guzik subskrybuję, bo nic Cię to nie kosztuje i nie będziesz przegapiał kolejnych wartościowych materiałów, które będą się tutaj pojawiały. Z polsko-brytyjskim pozdrowieniem, nie zapomnij o lajku. Do zobaczenia. Cześć!